Kolejny panel dyskusyjny poświęciliśmy biurom. Czy jest powrót do biur, jakie znamy sprzed pandemii? Czy wolimy pracować w domach? Jak będą się zmieniały powierzchnie biurowe? Czy będziemy się zamykać w gabinetach? Czy deweloperzy chętnie podejmują nowe inwestycje biurowe? O tym wszystkim rozmawialiśmy z naszymi gośćmi. Pandemia nie wpłynęła w sposób drastyczny na zmianę architektury miast, natomiast na pewno wpłynęła na myślenie o planowaniu. Trendy, które były obecne już przed pandemią, przede wszystkim te dotyczące ilości zieleni w mieście, a także jakości przestrzeni wspólnych i publicznych, znacząco się nasiliły i dzisiaj mają kluczowe znaczenie dla atrakcyjności miasta. Zarazem bardzo wzrosła świadomość mieszkańców potrzeby posiadania przestrzeni wspólnej wysokiej jakości i dzisiaj to, co kiedyś nie było bardzo interesujące albo interesowało tylko ekspertów, jest już wiedzą powszechną. A zatem domagamy się miasta 15-minutowego, wiele zieleni, dobrego dojazdu do centrum oraz piękna w naszym bezpośrednim otoczeniu. Nie spodziewamy się zapaści na rynku biur, dlatego że popyt, mimo że ostrożność nieco wzrosła i dużo ostrożniej myślą najemcy teraz o planowanych ekspansjach, to jednocześnie trochę się zmieniły praktyki pracy, trochę się powiększy powierzchnia na jednego użytkownika biur ze względu na zwiększony reżim sanitarny, który może z nami pozostać jeszcze przez chwilę. I też po pierwsze będzie niewielka luka podażowa w 2023, co może spowodować, że te powierzchnie dzisiaj puste, ten zwiększony pustostan się zapełni. Jednocześnie spodziewamy się, że zwiększy się popyt ze strony nowych najemców i właściwie to już jest widoczne. Pojawiają się firmy z Azji i firmy z innych krajów, których do tej pory nie było. Musimy mocno podkreślić, że wyszliśmy już z okresu stagnacji i zdecydowanie obserwujemy duży ruch najemców na rynku. Jeżeli chodzi o popyt na nowe biura, popyt cały czas jest duży ze strony zewnętrznych podmiotów, które wcześniej nie były obecne, bądź to w budynkach biurowych klasy B, klasy A, bądź to po stronie najemców, którzy w ogóle nie byli obecni na naszym rynku. Ten popyt uzupełnia nam lukę, jaką teraz mamy, jeżeli chodzi o ruchy najemców, którzy dotychczas zajmowali powierzchnię. Nie możemy zapominać też o społecznej funkcji biura. Ludzie tęsknią za spotkaniami w ramach zespołu, ludzie tęsknią za zwykłą przysłowiową kawą, dlatego na pewno zwiastujemy, że przyszłościowo ten tryb taki hybrydowy pracy zdalnej i pracy z biura zagości na stałe. Podejście do tworzenia biurowców na pewno delikatnie ulegnie zmianie. Oprócz typowych powierzchni biurowych z możliwością wynajmu długoterminowego, czyli na 5-7-10 lat, pojawią się powierzchnie elastyczne, gdzie najemca będzie miał możliwość wynajęcia powierzchni o dowolnej wielkości, elastycznej wielkości i także na krótszy okres czasu. Dzięki temu to spowoduje, że da mu większe możliwości i taki najemca może przyjść do danego budynku biurowego, a następnie podpisać umowę najmu długofalową, długoterminową na powierzchnię większą. Także przewidujemy takie zmiany trendów, które będą postępowały. Oczywiście dalej wynajem typowy, długoterminowy będzie tym głównym wynajmem, natomiast takie powierzchnie biurowe, elastyczne na pewno pojawią się w biurowcach. Każde miasto ma swoją specyfikę, inny poziom pustostanu i inną dynamikę napływu nowych najemców czy ruchu obecnych najemców. To, co można zauważyć w Warszawie, że za 2-3 lata w centrum na pewno zabraknie powierzchni, na obrzeżach może być różnie. Mokotów będzie pewnie nadal zmagał się z wysokim pustostanem, natomiast Wola cały czas się rozwija, najemcy napływają i myślę, że tutaj nie będzie problemu dla deweloperów, aby zachęcić najemców do swoich inwestycji. W miastach regionalnych widzimy cały czas napływ nowych inwestorów,
Aż 50% popytu generują firmy IT, usługi doradcze, taki ogólny biznes consulting. Tak więc ci najemcy rosną, tak więc w miastach regionalnych nie widzimy zagrożenia.